Drodzy widzowie, cześć wam, dzień dobry. Don't give up. Tutaj z Gigi z Teksasu. Kochani, jest dziś już piątek, Wielki Piątek. Dla wielu ludzi ten dzień jest bardzo ważny, jest równie ważny jak niedziela i poniedziałek wielkanocny. Pewnie go spędzacie we właściwy sobie sposób. Ja pracuję dziś, dlatego że oprócz poranika dziś no jest czas, żeby pomóc innym i jestem z tego bardzo zadowolony, że mogę pomóc. Będziemy dzisiaj za około 2 godziny pracować razem z NTV Janusza Zagórskiego, razem z Anią Iskrą i Januszem Zagórskim. No bo słuchajcie, YouTube okazuje się bezlitosny dla tych, którzy mówią to, co myślą. Okazał się taki sam Facebook, więc dziś NTV pozostało tylko na swojej stronie i chyba, jeśli się nie mylę, na TikToku, co jakby uniemożliwia im szeroką informację do swoich stałych widzów, a ponieważ nasz kanał, mój, Diego, Agnieszki funkcjonują, no to postanowiliśmy wspomóc Janusza w jego bardzo ważnej organizacji, która nadchodzi niebawem, organizacji Harmonii Kosmosu. Więc słuchajcie nas dzisiaj. Część będzie na żywo na kanale Endychońskiego, a następnie ta sama audycja będzie powtórzona na kanale Agnieszki Stalkoper, Prana Manaczy i moim Ziggy Teksas i Ziggy Toyowo. To tyle o tych wydarzeniach. Natomiast ja dziś przy tej okazji, że wczoraj miałem poranik, w którym przeczytałem w poranniku przeczytałem teksty z Wyglądów Duchowych. Wiedziałem, że poniekąd wkładam kibrowisko. Ja to czułem, wiedziałem i zrobiłem to odpowiedzialnie. Chciałem to zrobić, chciałem to przeczytać. No albo co najmniej trochę zamieszałem. Dlatego, że po tym poranniku odezwało się, no zresztą nie tylko po, bo już na czacie odezwało się trochę osób, które zaprotestowały. Potem odezwały się w komentarzach, tam również wyraziły swój protest, czy też co najmniej zdziwienie tym, że ja to czytałem, a także napisały do mnie maile. Otóż post ten był informacją z przestrzeni od Ewy, a Wglądy Duchowe powiedziały, wszystko, co ona mówi, jest prawdą. No a ponieważ ja uznałem, że treść w tym poście jest bardzo ważna, to dlatego zdecydowałem się go przeczytać, wiedząc, że poruszy on wasze serca i umysły. Nie zawiodłem się, za to wam dziękuję. Ja zapytałem was, jak wy go czujecie i obiecałem, nie uprzedzając, powiedzieć też, jak ja go poczułem. Dzisiaj powiem. Powiem na początku, że ten post jest trudny. Jest trudny szczególnie w akapitach punktu 2, które miały ton nieco oskarżycielski. Ja przypomnę tutaj fragment z tego postu od punktu 2. Czytam na razie bez komentarza ten fragment. W poniedziałek przed południem naszego czasu w Polsce odbyła się narada przedstawicieli cywilizacji rozważających ewentualność pomocy lub ingerencji w sprawach Ziemi. Przypominało to rozprawę sądową lub obrady jakiejś komisji. Zostały tam przedstawione dowody, zeznania, świadectwa w postaci multihologramów tego, co dzieje się na Ziemi. Były rozpatrzone w cudzysłowie zeznania ludzi, królestw zwierząt, owadów, roślin, innych ras żyjących na naszej planecie oraz samej Matki Gai, a więc wszystkich żyjących istot w tej czasoprzestrzeni. To były między innymi nasze modlitwy, listy, raporty i tym podobne.
obrady były bardzo burzliwe. Głównym argumentem istot mających wątpliwości były zarzuty wobec nas, ludzi. To były bardzo poważne oskarżenia. Każdy człowiek powinien się z nimi teraz skonfrontować we własnym sumieniu. Oto one. Człowiek, ziemianin, został uznany winnym za wszystkie zbrodnie, krzywdy, gwałty na samym sobie, istotach niższych zamieszkujących Ziemię oraz innych rasach na Ziemi. To człowiek poprzez swoje zaślepienie, dążenie do wygody i luksusu, przyjemności oraz zwykłe lenistwo pozwolił się zniewolić. Wszystkie okrucieństwa na Ziemi, ludobójstwa, gwałty, lichwa, tortury, oszczerstwa, propagandy ogłupiające masy, znęcanie się nad zwierzętami, trucie, zanieczyszczanie środowiska, tajne laboratoria, fabryki śmierci, wojny, mordowanie siebie nawzajem, zwierząt i innych ras dla rozrywki, sportu lub zysków, handel ludźmi, produkowanie narkotyków i pseudoleków, handel zwierzętami rzadkimi i egzotycznymi, wyrąb lasów bez opamiętania, eksploatowanie zasobów ziemi dla zysków, niewolnictwo. Pozwoliliśmy na to z własnej woli. Robimy to każdego dnia przy podejmowaniu każdej absolutnie decyzji. Nawet kupowanie wody w plastikowej butelce obciążone jest odpowiedzialnością za to, że ten plastik kiedyś zabije kolejną fokę na Bałtyku lub małego pingwina pod biegunem. Dostaliśmy pod opiekę awatary wyższych istot, czyli nasze zwierzęta, rośliny i insekty, jednak nie wywiązaliśmy się z umowy. Zawiedliśmy jako rasa. Tych zarzutów jest bardzo długa lista. Zrozumcie, że wszystko jest ze sobą połączone. Muśnięcie skrzydła motyla na łące pod Warszawą spowoduje zejście lawiny w wielkich górach wododziałowych w Australii. A w wyższych wymiarach wszystko jest przezroczyste i nie da się ukryć nawet najmniejszego cienia na duszy. Jesteśmy transparentni dla wyższych istot. Musimy wziąć za to wszystko odpowiedzialność. Każdy pojedynczy człowiek ma wziąć za to odpowiedzialność. Uświadomić to sobie, poczuć prawdziwy żal, a następnie wybaczyć to sobie i dalej żyć świadomie i odpowiedzialnie, nie popełniając błędów ego i pychy. To jest koniec cytatu. No i teraz chciałbym się zapytać Was jeszcze raz, jak się z tym czujecie? Poczujcie to. Nie komentuję w tej chwili, ale ja powiem, co ja myślę też. Ale chciałbym wiedzieć, jak Wy się z tym czujecie. Co przyjmujecie do siebie, a czego nie przyjmujecie? Co akceptujecie, a z czym się nie zgadzacie? Czy jest w ogóle coś, z czym się zgadzacie? I czy jest w ogóle coś, z czym się nie zgadzacie? Myślę, że w Waszych głowach już powstało wiele kwestii, które chcecie wyrazić, więc piszcie tutaj na czacie, na maila, w komentarzach. A teraz moja narracja. Ale pamiętajcie, zawsze ja jako Ziggy mówię tylko to, co ja czuję. To jest moje. No i chcę się teraz z Wami podzielić. Otóż po pierwsze czuję, że wiele rzeczy w tym poście jest dla mnie prawdziwych. Ale też wiele rzeczy w tym poście nie wygląda tak, abym czuł, że ta odpowiedzialność jest tylko i wyłącznie moja jako ziemianina.
wiecie, o czym myślę. Ta odpowiedzialność powinna być rozłożona. To nie znaczy, że ja uchylam się od tej odpowiedzialności za wszystko to, co zostało przedstawione. Ale nie byłoby sprawiedliwe, gdyby nie zauważyć, że do takiego stanu, jakim dzisiaj żyjemy, do tej zapaści cywilizacyjnej, zapaści przyrodniczej, zapaści środowiskowej, zostaliśmy poprowadzeni. Ale to jednak nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Słuchajcie, nie jesteśmy ślepymi, nie jesteśmy głupimi, nie jesteśmy pozbawieni inteligencji, nie jesteśmy niemądrymi. Pomyśl, jak się czujesz, kiedy po zjedzonym cukierku wyrzucasz opakowanie na chodnik. To jest tylko taki jeden mały przykład. Powiesz, nieznaczny, on niewiele znaczy. Ale w masie 7 miliardów ludzi, którzy wyrzucili swój papierek, to jest 7 miliardów wyrzuconych papierków. Więc nie chcę przyjmować odpowiedzialności za wszystko. Chcę ją podzielić i współodpowiadać, ale chcę wziąć na siebie swoją część. Dlaczego tak myślę? Otóż, wiecie, z naszej historii już wiemy, że nasza historia została, mówiąc kolokwialnie, zaboalowana, a tak naprawdę sfałszowana i poprowadzono nas w taki sposób, że wiele rzeczy przed nami zostało ukryte albo wieloma rzeczami zostaliśmy zmanipulowani. Ale z drugiej strony przyznajcie, czy nie jest tak, że my dla naszej wygody przymykamy oczy. My czujemy, że jesteśmy manipulowani. Więcej, my wiemy, że jesteśmy manipulowani, ale dalej to robimy. I tutaj to jest nasza odpowiedzialność. Wiesz, na przykładzie, kiedy wjeżdżam do lasu i widzę w głębi lasu, po prawej albo lewej stronie drogi, która prowadzi przez las, hałdy wyrzuconych śmieci. I nieważne, czy to jest tutaj w Teksasie, czy w Polsce, to tak jest, przyznasz, prawda? Nie wyrzuciły tego obce istoty, które nas nadzorują. Nie wyrzucili tego kabal. Zadaj sobie pytanie, kto to zrobił? Któryś z nas. Któryś z nas. Jeśli czujesz już dziś, że jesteśmy jedną cywilizacją na tej ziemi, to musimy wziąć odpowiedzialność za wszystkich naszych członków tej cywilizacji. Inaczej nigdy nie będziemy ziemianami. Czujesz to? Inny przykład. Kiedy idziesz na plażę, i to obojętnie, czy na polskim Bałtyku, czy tu, nad oceanem, w Corpus Christi, i pierwszą rzecz, zanim rozłożysz swój ręcznik, czy swój leżak, to musisz sprzątnąć jakieś woreczki, plastikową butelkę, jakąś słomkę do picia. Musisz to posprzątać, bo jest ci nieprzyjemnie w tym otoczeniu. I gdybyś przeszedł tą plażę parę kilometrów, 3, 4, 5, to podejrzewam, że
zabrakłoby ci możliwości uniesienia tego wszystkiego, co znalazłbyś po drodze? Kto to robi? Czy robią to obce istoty? Kabal? Ciemni? Kto to robi? To jest nasza odpowiedzialność. Inny przykład. Kiedy pracujesz do kompanii, która wycina resztki lasów w twoim kraju, to jak się z tym czujesz? Kiedy wiesz, że każde wycięte drzewo to jest tak ogromne zaburzenie naszej przestrzeni, że twoje wnuki albo prawnuki mogą tego nie przeżyć. Jak się z tym czujesz? Czy potrafisz powiedzieć nie i porzucić pracę dla takiej firmy po to, żeby wyraźnie powiedzieć nie? Czy potrafisz to zrobić? Jak się z tym czujesz? To jest twoja odpowiedzialność. Ale kolejny przykład. Kiedy idziesz do restauracji po to, by zjeść kolację i kusi cię, kupujesz kolację w takim rozmiarze, że na twoim stole, w twoim towarzystwie i towarzystwie twoich znajomych albo przyjaciół lub rodziny pojawia się na stole ogromna ilość jedzenia, bo chciałbyś zjeść to i tamto. Twoje oczy lubią to widzieć na stole. Czy myślisz wtedy o odpowiedzialności? Bo prawdopodobnie tego nie zjesz. Część z was zabierze to do domu i wyrzuci w domu. Święta sprawa, jeśli jeszcze odda to zwierzętom. Ale większość z tego, uwierzcie mi, pracowałem w restauracji jako masterchef, większość z tego trafia po prostu do kosza. Czy myślałeś o tym? Tony frytek, tony steaków, tony ryb trafiają do kosza. W mojej restauracji nie wolno było rzeczy, które pozostały, zabrać do domu albo dla swoich zwierząt. Musiały trafić do kosza. Ale z jednej strony to był przymus korporacji, a z drugiej strony twoja chęć kupienia czegoś ponad miarę. To jest nasza odpowiedzialność. Jak się z tym czujesz? Takich aspektów życia, w których nasza odpowiedzialność jest najważniejsza, jest ogromne multum. Można by tu było wymieniać wiele takich, bo kiedy idziesz do hipermarketu i wiesz, że musisz zrobić duże zakupy, i kiedy kupujesz warzywa i pakujesz do osobnego woreczka marchewkę, do osobnego pietruszkę, do osobnego sałatę, do osobnego owoce, to zużyłeś tych woreczków prawdopodobnie w ciągu jednych zakupów kilkadziesiąt. Małych, plastikowych woreczków. Przy czym przy kasie jest ci to pakowane do plastikowych toreb. Co z tym robisz? Gdyby nie ty, nie byłoby potrzeby zaopatrywania takich hipermarketów w te plastiki. Ale ty to lubisz. Co więcej, czujesz, że to jest w porządku. Jak się z tym czujesz? Co z tym chcesz zrobić? Czy widzisz jakiś sposób? Kiedy
pielęgnujesz swój ogródek i widzisz, że na twoim trawniku zaczęły rosnąć chwasty, to wydaje ci się, że to jest tak trudne, że najłatwiejszym środkiem jest użycie jakiegoś środka chwastobójczego. Nie chcę tu już przytaczać żadnych nazw, wiesz o co chodzi. I użyjesz go. To przecież tylko trochę tego środka wpuszczonego do ziemi. Ale wiesz o tym, prawdopodobnie o tym wiesz, że te trochę tego środka w tym roku, w tym kwartale, w tym miesiącu, połączone ze środkami, które używa twój sąsiad z jednej strony i z drugiej, to wszystko trafi do ziemi i do wody. A potem będziesz musiał kupować filtry, które by ci odfiltrowały te śmiercionośne środki. Gdzie w tym logika? Czujesz, jaka jest twoja odpowiedzialność? Co czujesz? Co o tym myślisz? Czy myślisz, że odpowiedzialność spada tylko na tych, którzy nami manipulują? Naprawdę? Powiem ci tak. Ci nasi manipulatorzy są bardzo sprytni i bardzo mądrzy. Ale oni nie mają mocy kreacji. Cały chaos, który powstaje na Ziemi, kreujemy tylko my. Tylko my. I odpowiedzialność za to wszystko, co wykreujemy, spada tylko na nas. Tylko na nas. Nie możesz powiedzieć już, że nie wiesz. Od wielu lat masz dostęp do wszystkich informacji. Nie możesz powiedzieć, że nie wiedziałeś. To jest trudne. Wiesz, powiem ci tak. Kiedy o tym mówię, czuję się z tym bardzo źle. Bo my w wielu sytuacjach udajemy, że jesteśmy bardzo oświeceni. Ale z drugiej strony spychamy naszą odpowiedzialność na kogoś innego. Nie chcemy jej brać do siebie. Zachowujemy się jak głupie, paskudne szczeniaki, które pokazują palcem: to nie ja, to on. Dorośnijmy. Jeśli nawet ty osobiście nie robisz takich rzeczy, to musimy pamiętać o tym, że jeśli chcemy stworzyć odpowiedzialną, świetlaną, ludzką cywilizację i chcemy być jednością, to musimy wziąć odpowiedzialność za wszystko i wszystkich, bo jesteśmy jednością. Kocham was. Niech te święta będą takim momentem, taką chwilą do przemyślenia tych kwestii. Napiszcie do mnie, jak wy to czujecie. Co o tym myślicie? Czy się ze mną zgadzacie? Czy też nie? Kocham was. Trzymajcie się. Cześć. Wesołych świąt. Naprawdę wesołych świąt. Wesołych świąt. Cześć.